Potrzebujemy dodatkowych oszczędności emerytalnych, ale wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych nie zastąpi podnoszenia wieku emerytalnego. Co oznaczają pracownicze plany kapitałowe? Po stronie pracodawców będą to dodatkowe koszty, po stronie pracownika będzie to niższa płaca netto. Czyli będziemy dostawać mniej, ale za to będziemy mieli dodatkową emeryturę. W przypadku kobiet nawet ta rezygnacja z części płacy netto nie zrekompensuje negatywnych skutków obniżenia wieku emerytalnego, czyli nadal ich emerytury będą bardzo niskie. W przypadku mężczyzn ten wynik będzie już bardziej zbliżony. Tyle tylko, że te zmiany trzeba rozpatrywać też w szerszym kontekście zmian proponowanych przez rząd. Jednocześnie mamy propozycję zniesienia limitu 30-krotności składek w ZUS, co oznacza, że ZUS będzie z jednej strony wypłacał bardzo dużo emerytur najniższych, właśnie te kobiety, które tak wcześnie odchodzą z rynku pracy, a z drugiej strony będzie też wypłacał bardzo wysokie emerytury osobom, które obecnie dobrze zarabiają. Negatywną konsekwencją tego będą rosnące napięcia i polityczna presja na zmianę systemu, czyli albo obniżanie tych najwyższych emerytur, albo większe dopłaty do emerytur najniższych, które będą musiały być sfinansowane pod wzrostem opodatkowania. Ponadto należy pamiętać, że takie programy jak na przykład Rodzina 500+, negatywnie wpływa na aktywność zawodową kobiet. Już widzimy, że mniej kobiet pracuje, a w konsekwencji też nie odprowadza składek emerytalnych. Czyli te osoby, które będą uczestniczyły w PPK, mogą mieć szansę na trochę wyższą emeryturę, ale jednocześnie rząd dezaktywizuje część osób, które przez to nie mogą liczyć na emeryturę później.